Siostry i bracia, rozważamy drogowskazy Chrystusa z góry błogosławieństw. Błogosławieni. I właściwie jesteśmy w połowie drogi. Omówiliśmy cztery błogosławieństwa, a dzisiaj chcę przejść do omówienia piątego. Błogosławieni i miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. To błogosławieństwo jest dopełnieniem poprzedniego. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Sama sprawiedliwość nie wystarczy. Musi być uzupełniona miłosierdziem. Sprawiedliwość to jest jakaś baza wyjściowa. To jest właściwie punkt wspólny dla wszystkich ludzi. Każdy powinien być sprawiedliwy. Ale miłosierdzie to już jest coś więcej. I w chrześcijaństwie nie możemy przestać tylko na sprawiedliwości. Trzeba iść w kierunku miłosierdzia. Ciekawie w ogóle się układają te błogosławieństwa. Można powiedzieć, że one się układają w takie trzy etapy. 3, 2, 3. Trzy pierwsze błogosławieństwa dotyczą naszej postawy, ubogi w duchu, błogosławieni, którzy się smucą, płaczą, cisi. To są postawy wewnętrzne, które trzeba w sobie wypracować. A następne dwa błogosławieństwa już dotyczą naszych relacji z bliźnimi. Trzeba być sprawiedliwym, ale to mało. Trzeba być miłosiernym. I potem znowu następują trzy błogosławieństwa czystego serca, tych, którzy wprowadzają pokój, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, i one mają już wymiar taki społeczny, ogólnoludzki. Tam jest jakby wypadkowa tych dwóch pierwszych grup. Człowiek rozwijał siebie, rozwijał relacje do innych i właściwie funkcjonuje w społeczeństwie. Ale to oczywiście jeszcze nas czeka w przyszłości. Dzisiaj zatrzymajmy się nad tym miłosierdziem. Co to w ogóle jest? Słowo w języku polskim kojarzy się bardzo z innym słowem, z miłością. Miłość, miłosierdzie. I to jest bardzo dobry trop, bo to jest jakaś forma miłości. Ale ponieważ miłość jest bardzo szerokim pojęciem, no to trzeba się zastanowić, o co tutaj tak naprawdę chodzi. I tutaj teraz trzeba sięgnąć do języka łacińskiego. Misericordia. Misericordia. To słowo pochodzi ze złożenia dwóch łacińskich słów. Miser, to znaczy człowiek nieszczęśliwy. Człowiek, który jest ubogi, w jakimś dramatycznym położeniu. Dotknięty nieszczęściem. Jakąś mizerią, taką mizernym życiem, i kor, serce. To znaczy, że serce ma być przy takim człowieku, który jest dotknięty nieszczęściem, misericordia. I w tym znaczeniu ta miłość tutaj powinna być rozwijana. To jest to błogosławieństwo, o którym Jezus mówi. Miłość, która się przejawia w poruszeniu serca wobec czyjejś biedy, wobec czyjegoś nieszczęścia. Tylko okazuje się, że to jeszcze nie jest do końca to. Jeszcze jest głębsze zrozumienie tegoż słowa miłosierdzie. Mianowicie w języku hebrajskim to słowo jest oddane przez taki termin chesed. Chesed. I posłuchajmy, co na temat tego terminu pisze
egzegeta, teolog brytyjski William Barclay w swoim komentarzu do Ewangelii świętego Mateusza. Cytuję. Chesed, miłosierdzie, oznacza umiejętność takiego wczucia się w sytuację człowieka, że możemy patrzeć na rzeczy jego oczami, myśleć jego umysłem i czuć jego sercem. Oznacza coś więcej niż tylko emocjonalny przypływ litości, współczucia. Wymaga pełnego, świadomego zaangażowania umysłu i woli. Oznacza współczucie nie tylko przemijające, uwarunkowane wrażeniem danej chwili, lecz wynikające ze świadomego utożsamienia się z daną osobą, dzięki czemu potrafimy patrzeć na sprawy jej oczami i odczuwać jej sercem. To dosłownie znaczy współczucie. Koniec cytatu. Bardzo jasno i pięknie to jest wytłumaczone. To znaczy, to jest wczucie się w sytuację człowieka, który jest w tym nieszczęściu, żeby popatrzeć na tę sytuację jego oczami. Żeby przeżywać to, co on przeżywa. Żeby myśleć jego umysłem. I można się zapytać, no dobrze, czy ktoś może nam tu posłużyć jako przykład, kto był takim miłosiernym w takim znaczeniu? I od razu przychodzi na myśl Jezus Chrystus, Bóg, Syn Boży, który staje się człowiekiem. Pismo Święte ukazuje przez te wszystkie księgi nieskończone miłosierdzie Boże wobec człowieka, który sam siebie skazał na śmierć, na swoją pożądliwość, na grzech, na szatana. Sam siebie doprowadził do ruiny, do kompletnego upadku. I Bóg od razu postanawia go uratować. Nawet tam w raju słychać już tą pierwszą protoewangelię, dobrą nowinę, wprowadza mnie przyjaźń między ciebie a niewiastę. Już tam jest zapowiedziany ten potomek niewiasty, który zmiażdży temu szatanowi głowę. I przez cały Stary Testament, a zwłaszcza Nowy Testament, przejawia się nieskończone miłosierdzie Boga. Ale zauważmy, że On nie musiał schodzić z nieba na ziemię, żeby nas uzdrowić. Mógł zachować się tak jak lekarz, który będąc człowiekiem zdrowym, przychodzi do chorego, aplikuje mu jakąś terapię, jakieś zabiegi, przepisuje leki i sam pozostając zdrowym, leczy tego człowieka. Tymczasem Bóg idzie o wiele dalej. On nie leczy nas z wysokości swojego majestatu, gdzieś tam z nieba, tylko postanawia być jednym z nas. Postanawia być człowiekiem. Wejść w całą tę naszą sytuację nieszczęśliwą. Wyobraźmy sobie taką, oczywiście teoretycznie, sytuację. Powiedzmy, że jest jakaś grupa osób dotknięta zarazą, kompletnie nieuleczalną i śmiertelną. W ciągu kilku tygodni wszyscy umierają. I jest to totalne zagrożenie dla całego społeczeństwa. Nie ma żadnego leku, nie wiadomo co zrobić. I społeczeństwo decyduje się na taki krok. Trzeba ich wszystkich odizolować, zamknąć i niech oni tam wymrą. Niech nas nie zarażają. Ale w tym społeczeństwie znajduje się nagle jakiś człowiek, który wynalazł lek na tę zarazę, na tę chorobę.
tylko nie może tam się do tych ludzi przedostać. Więc decyduje się, że sam będzie zarażony. I w związku z tym natychmiast zostaje przetransportowany tam do tej grupy zamkniętej. I to jest sytuacja Jezusa Chrystusa. On nie tylko przynosi nam terapię w postaci Pisma Świętego. Pismo Święte to jest logos po grecku. I starożytni ojcowie Kościoła mówili, że Jezus przyszedł jako lekarz, żeby stosować logoterapię. Leczenie przez Słowo Boże. To jest logoterapia w sensie ewangelicznym. I drugi lek, sakramenty, chrzest, Eucharystia i inne. Nie tylko przynosi nam te leki, ale sam staje się zarażonym tym cierpieniem, tymi pożądliwościami i tą śmiertelnością. On tam umiera, w tym getcie. I rzeczywiście on umiera straszną śmiercią, tak jak ci wszyscy zarażeni. I to jest współczucie. To nie jest tylko leczenie na dystans, z pozycji zdrowego, tylko coś o wiele więcej. Stanie się chorym, żeby patrzeć na całą ich sytuację przez ich oczy, myśleć ich sposobem myślenia. Nie wiem, czy my w ogóle to czujemy, jak szalony w miłosierdziu jest Bóg. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To powiedział Jezus. I zauważcie, to jest coś nieprawdopodobnego w tym zdaniu, bo on jeszcze wskazuje, że to Ojciec wymyślił. Bóg umiłował świat, że Syna swego dał. A sam przecież Jego myśli to są te same myśli, co myśli Ojca. To była także Jego decyzja. Wspólna decyzja Ojca i Syna, że trzeba ten świat ratować. Ale On nie mówi, że tak was umiłowałem, że przyszedłem tutaj, tylko wskazuje jeszcze na Ojca, czyli ukrywa się. Ileż pokory jest w tym zdaniu. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jezus jest boskim lekarzem, który sam dobrowolnie zaraził się naszym grzechem, śmiertelnością, pokusami. I to jest wzór. O co tu chodzi w tym ewangelicznym miłosierdziu? I mówi takie krótkie zdanie Jezus. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz niebieski jest miłosierny. Znowu się ukrywa, znowu pokazuje na Ojca. A On nie jest miłosierny? To jest niezwykłe. Ileż pokory w tym wszystkim jest, a równocześnie takiej miłości szalonej. Jezus pokazuje nam, że miłosierdzie to jest bycie z człowiekiem drugim, nieszczęśliwym, z człowiekiem w potrzebie. Nieraz my nie potrafimy nic zrobić, człowiek jest nieuleczalnie chory, ale trzeba z nim być. On wtedy najbardziej potrzebuje już nie tych leków, no może analgetyków, żeby czasem nie, żeby go nie bolało niemożliwie, żeby mu złagodzić ten ból, ale równie mocno potrzebuje czyjejś obecności, bycia z. W szpitalach, w DPS-ach, w hospicjach, w domach. Byłem chory, a nie przyszliście do mnie. Nie byliście ze mną i pójdą na mękę wieczną. To wczoraj było w Ewangelii. Nie byliście ze mną.
Brak miłosierdzia. Podam tu pewien taki przykład. No już kilka, może nawet to było kilkanaście lat temu chyba. Znalazłem się w takim jednym miasteczku, w jednym kraju w zachodniej Europie. Może nie będę mówił, jaki to jest kraj. Miasteczko miało wielkość może 15 tysięcy mieszkańców i tam był szpital, taki powiedzmy powiatowy, jakbyśmy to mogli porównać do polskich warunków. Gdzieś na około 100 łóżek. I miałem okazję mieć taką prelekcję do kogo? Do wolontariuszy opieki duchowej w tym szpitalu. Okazuje się, że w tym szpitalu posługiwał diakon wraz ze swoją żoną i on zorganizował zespół 60 osób świeckich, 60 około, których zadaniem było chodzić do tego szpitala i też do ludzi, którzy leżeli w domach, byli samotni w tym mieście. 60 osób. Tylko żeby być z tymi ludźmi. Zaczynało się zwykle, no, że taki człowiek przychodził. Czy mogę panu poczytać książkę? No, nieraz przecież chorzy leżą samotnie, zwłaszcza po południu. Skończyły się zabiegi i są bardzo samotni. No i przychodzi jakiś człowiek, żeby z nim być, żeby przeczytać jakąś książkę, fragment, ale potem zaczynała się rozmowa. Po jakimś czasie wielokrotnie zdarzało się, że ludzie zaczęli pękać, zaczęli płakać, zaczęli myśleć głębiej o swoim życiu. Potem było też miejsce posługi dla kapłana, który też tam był w tym mieście, przychodził, żeby służyć sakramentami, spowiedzią, mszę świętą odprawiał, namaszczał chorych. Ale 95% posługi to nie była ta sakramentalna posługa. To było bycie z ludźmi świeckich chrześcijan. Gdzie my jesteśmy? Polska, kraj katolicki od 1000 lat. Ksiądz przebiegnie przez szpital sprintem, wsadzi głowę do sali, czy ktoś do komunii świętej, nawet chory nie zdąży odpowiedzieć, leci dalej. Kompromitacja. Tak wygląda opieka duchowa w polskich szpitalach na ogół. Czy my żyjemy Ewangelią? Czy jesteśmy z tymi chorymi? Zauważcie, że jakiś zupełnie odwrócony pomysł teraz jest realizowany, żeby ludzi ściągnąć po pandemii do kościołów, żeby wrócić do stanu sprzed pandemii, żeby ci wierni wrócili. I robi się różne próby, żeby właśnie oni przyszli. Tymczasem po pierwsze to jest w ogóle niemożliwe, bo czas się całkowicie zmienił. Zresztą Kościół nie ma teraz dobrych notowań i wiemy o tym. Wielu ludzi odeszło od Kościoła. A po drugie to w ogóle nie o to chodzi. Nie chodzi o to, żeby ludzi ściągnąć do Kościoła, tylko żeby ksiądz oraz chrześcijanie poszli do ludzi. Tam jest Kościół. W tym domu, gdzie leży osoba chora. W innym domu, gdzie żyją ludzie w związku niesakramentalnym. Jeszcze w innym domu, gdzie ktoś stracił bliską osobę, przeżywa żałobę. W szpitalu, w hospicjum. Tam jest prawdziwy Kościół i my nie jesteśmy z tymi ludźmi. My chcemy, żeby oni byli z nami, a my nie idziemy do nich. Chrystus nigdy tak nie postępował. On szedł do ludzi. Tam był Kościół.
gdzie byli chorzy, gdzie byli potrzebujący. Miłosierdzie to jest bycie z ludźmi. I może powiem takie swoje marzenie, bo to jest ciągle moje niespełnione marzenie, ale żeby w Polsce coś takiego zaczęło powstawać. Nawet jest pewna taka organizacja, która ostatnio ułatwia możliwość takiej organizacji poszerzonej opieki duszpasterskiej wśród chorych. Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie. Założyli to lekarze, pracownicy służby zdrowia, bo oni wiedzieli, że widzieli, jak bardzo potrzebne jest wsparcie duchowe, rozmowa z chorym. Jest nawet taka możliwość, żeby coś takiego powstało. Moim ciągle niespełnionym marzeniem jest to, żeby rzeczywiście to powstało. I mam nadzieję, ale nie wiem, że coś takiego zacznie powstać. Ale nieważne. Chrześcijanie, świeccy, jesteście tu, czy w jakimś miasteczku w Wielkopolsce, czy w Małopolsce, czy w Mazowszu, czy gdzieś tam na Pomorzu. Zacznijcie robić takie małe grupki, 2, 3, 4 osoby. Sami się zbierzcie. Pomyślcie, jak iść do tych ludzi, którzy nie chodzą do kościoła z różnych przyczyn, którzy są nieszczęśliwi z różnych przyczyn, nieraz bo zostali zranieni przez kościół, zranieni podczas spowiedzi, może też sami zawinili, ale nie wiedzą jak wrócić i potrzebują jakiegoś człowieka, który do nich przyjdzie, albo po prostu leżą chorzy. To jest błogosławieństwo dla chrześcijan, dla księży i dla świeckich. Takim wspaniałym przykładem, oczywiście z bardzo wysokiej półki, ale to dużo mówi jednak ten przykład. Matka Teresa z Kalkuty to była bardzo porządna chrześcijanka. Nie wiem, czy wiecie. Zakonnica z Albanii. Pojechała na misję do Indii, była zakonnicą, tam dużo pracowała w szkole z dziećmi, ale przez okno widziała, że na ulicach Kalkuty ludzie umierają z głodu, z nędzy, z brudu, z opuszczenia. I to były dziesiątki, setki, tysiące osób. I nie wytrzymała. Poprosiła o zwolnienie z tego zakonu. Zwolnienie po kilkunastu bodajże latach. Otrzymała pozwolenie. I co zrobiła? Poszła do nich. Nie miała nic. Nic. Ani pieniędzy, ani środków materialnych, ani organizacji, która by ją wspierała. Poszła po to, żeby z nimi być. I koniec. I pamiętam taką historię, bodajże ona to zapisała, jak kiedyś była przy człowieku, który no, umierał, przez kilka godzin umierał i ona była z nim, tam mu podtrzymywała jakoś głowę, obmyła go, dała mu troszkę się napić i podczas tej agonii tego człowieka on się uśmiechnął. On się uśmiechnął. I w tej historii było napisane, że prawdopodobnie to był pierwszy uśmiech od wielu, wielu lat na twarzy tego człowieka. To jest owoc, że ktoś jest z, ktoś się wczuł w sytuację tego człowieka, że nie przyszedł z całą pomocą leków i zabiegów, tylko przyszedł sercem, żeby być, żeby patrzeć na jego życie jego oczami. Przecież właściwie nic nie trzeba.
Wystarczy iść i być. Święty Grzegorz z Nyssy pisze tak w kazaniu do piątego błogosławieństwa. Miłosierdzie jest postawą miłości względem ludzi bolejących nad swoimi trudnościami. Jeśli ktoś lepiej zbadałby, czym jest miłosierdzie, znalazłby intensywną miłość zmieszaną z uczuciem smutku. Intensywna miłość zmieszana z uczuciem smutku. Ten człowiek smuci się smutkiem tej osoby nieszczęśliwej. Dlatego wcześniej było błogosławieństwo, błogosławieni, którzy się smucą, którzy potrafią się smucić, którzy potrafią płakać, płacz z płaczącymi. W rozdziale 5 świętego Jana jest taka historia, znamy ją, jak paralityk 38 lat czekał na poruszenie się sadzawki w Jerozolimie, sadzawce Siloe. 38 lat. Było jakieś tam zjawisko do końca nieznane, że poruszenie wody spowodowane zejściem anioła było okazją do tego, że kto pierwszy wszedł do tej wody, zostawał uzdrowiony. No wiadomo, że pierwszy wszedł najzdrowszy, bo był najszybszy. A ten biedny. I kiedy Jezus przyszedł i zapytał, czy chcesz być zdrowym, to ten paralityk odpowiedział, Panie, nie mam człowieka. Nie mam człowieka, który by mnie wprowadził do tej wody. My zachowujemy się jak ci sprinterzy, którzy są o wiele bardziej zdrowi niż inni, ale dbamy o swoje zdrowie, że szok. I tylko o tym myślimy nieraz, od lekarza do lekarza. Tymczasem są osoby naprawdę chore, zwijające się z bólu, umierające i nie mają człowieka. Jakże to jest mocne zdanie. Nie mam człowieka. Jak mało ludzi praktykuje chesed, to znaczy to miłosierdzie, tak jak to jest w Ewangelii pokazane. Jak mało chrześcijan to praktykuje. Owszem, współczujemy na chwilę, wzruszymy się, że ktoś zginął. Trwa to pół dnia, może dzień, a potem przechodzimy do porządku dziennego. Jak mało jest takich ludzi, którzy powiedzą, nie, tak dalej być nie może. Muszę coś zrobić. Nie mogę usłyszeć na sądzie, że byłem chory, a nie przyszliście do mnie. Nie miałem człowieka, który by przyszedł do mnie. Muszę wyjść z tej skorupy. Muszę iść do świata. Muszę iść do ludzi i być z nimi. Czasem bez słów, w milczeniu, ale z sercem. I tacy ludzie miłosierdzia dostąpią. Byli z Bogiem, obecnym w bliźnich. Bóg kiedyś będzie z nimi w Królestwie Niebieskim. I z tymi myślami może już zostajmy na modlitwę.